Rozdział czwarty. Hak. Co mogę dla ciebie zrobić? Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy ktoś przekracza nasze granice. Nie ma znaczenia, słowem czy zachowaniem. W odpowiedzi czujemy narastającą złość, ale z lęku przed opuszczeniem zatrzymujemy to uczucie, uśmiechamy się i dobrotliwie mówimy: no dobrze, masz rację. Czujemy, jak wszystko w środku się w nas gotuje. Krew podpływa do twarzy, mięśnie tężeją, zęby zaciskają się niczym imadła. Jednocześnie wewnątrz towarzyszy nam potężny lęk. Kiedy wyrażę sprzeciw, zostanę ukarany i porzucony. Lęk, który siłą chłodu stali zatrzymuje żar złości. Więc uśmiechamy się pogodnie, godzimy się powierzchownie z przegraną, a wewnętrznie czujemy potrzask. Nie ma dla mnie wyjścia. Powstaje dylemat konfliktowy. Kiedy wybiorę siebie, stracę ciebie. Kiedy wybiorę ciebie, tracę siebie. Powstała w ten sposób pułapka bycia dobrą dziewczynką i grzecznym chłopcem, ma ściany zbudowane z gniewu, ale ich cementem jest lęk. Za każdym razem, gdy pojawia się złość na bycie użytym, równocześnie przychodzi lęk przed utratą bliskiej osoby. Lęk scala ściany, które rozsadza złość. Obie siły są równie mocne. Dochodzi do ich zwarcia, a potem utrzymania takiego status quo. Złość zostaje wycofana z obwodów do środka w postaci naładowanej, skoncentrowanej energii, zapieczonej w mięśniach, przechodzącej w ten sposób w gniew, który zamieszkuje w naszych tkankach. Ukryty w środku będzie przypominać o każdym zduszonym impulsie i w możliwych momentach całą serdecznością postawy bierno-agresywnej będzie szukał ujścia dla swojego ładunku. Domagać się będzie wyrównania wobec ceny tracenia siebie, swojej wolności i autonomii na rzecz innych.